Witam Cię w wideo modułu 6. Porozmawiamy sobie na temat ochrony przeciwprzepięciowej, czyli niezbędnym elemencie każdej instalacji elektrycznej. Instalacja elektryczna musi być zaprojektowana i wykonana w sposób zapewniający ochronę przeciwprzepięciową. Wlicza się w to stosowanie ograniczników przepięć w instalacjach nowych i modernizowanych jest obowiązkowe. Wyposażenie budynków w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. Przepięcia występujące w instalacjach wywołane np. pracą niektórych urządzeń przemysłowych lub wyładowaniami atmosferycznymi mogą indukować w przewodach instalacji niebezpiecznie wysokie wartości napięć, czego skutkiem może być uszkodzenie urządzeń elektrycznych lub pożar. Źródłem przepięcia może być bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne, pośrednie oddziaływanie pioruna, przepięcia komutacyjne. W związku z powyższymi zagrożeniami wynikającymi z przepięć w instalacjach elektrycznych stosuje się system ochrony składający się z aparatów skutecznie chroniących przed zniszczeniem urządzeń zainstalowanych w obiekcie. Należą do nich ograniczniki przepięć klasy B typu 1 służą do ochrony instalacji i urządzeń elektrycznych przed skutkami bezpośrednich wyładowań atmosferycznych w napowietrzną linię zasilającą lub w zewnętrzną instalację odgromową, w której nie ma możliwości wykorzystania indukcyjności instalacji elektrycznej jako elementu odsprzęgającego między ogranicznikami przepięć klasy B i klasy C. Ograniczniki przepięć klasy C typu 2 służą do ochrony instalacji i urządzeń elektrycznych przed skutkami przepięć powstałych w wyniku pośrednich wyładowań atmosferycznych lub procesów łączeniowych w sieci elektrycznej, przepięcia komutacyjne. Ograniczniki przepięć klasy D typu 3, które stanowią dodatkową ochronę i zabezpieczają szczególnie czułe i kosztowne urządzenia, tzw. ochrona indywidualna. Zestawy ograniczników przepięć klasy B plus C typu 1 i 2, dedykowane szczególnie dla przemysłu i domków jednorodzinnych. Najważniejszym elementem dotyczącym instalacji ograniczników przepięć klasy D jest zapewnienie jak najmniejszej odległości między ogranicznikiem a chronionym urządzeniem. Ograniczniki klasy D redukują napięcia do poziomu poniżej 1,5 kW, czyli wartości nieprzekraczającej odporności czułych urządzeń elektronicznych. Powinny być instalowane jak najbliżej chronionych urządzeń, dlatego też ich konstrukcja jest do tego celu podporządkowana. Urządzenia elektryczne zasilane z gniazdek mogą być zabezpieczone za pomocą jednego ogranicznika. Odległość ochronionych urządzeń od ogranicznika nie powinna przekraczać 5 metrów. Aby poszerzyć wiedzę, zapoznaj się ze skryptem. Zachęcam do aktywnego uczestnictwa w pozostałych częściach modułu.